Dobry wieczór. Postanowiłem nagrać krótki film, dlatego że chciałem trochę Wam pomóc w pracy domowej. No, jest czwartek wieczorem, więc może troszeczkę późno, ale pewnie kilka osób wybierze opcję taką, żeby oddać tą pracę domową później. Chcę jakoś podsumować to, o czym mówi streszczenie filmu, bo film i cała nasza lekcja była tak naprawdę o tym, że siła grawitacji to jest takie rusztowanie, na którym trzyma się wszechświat. I ta sama siła, która powoduje, że jesteśmy przyciągani, że Ziemia nas przyciąga i przyciąga piłkę, którą rzucamy do góry, przyciąga, no nie wiem, samolot, cokolwiek, tak, kamień. Ta sama siła działa pomiędzy dowolnymi dwoma obiektami we wszechświecie, które mają masę. No i może nie jest to tak istotne, jeżeli rozważać przyciąganie typowego żbika do mnie i mnie do typowego żbika, dlatego że ta siła jest pomiędzy tak niewielkimi masami jest bardzo niewielka. Natomiast no, jeżeli mamy już do czynienia jeśli jeden z tych przyciągających się nawzajem obiektów ma masę Ziemi, no to wtedy jest to zauważalne i widzimy to jakby w postaci ciężaru, naszego ciężaru. No i dalej oczywiście rozmawialiśmy o tym, jak to działa na Ziemi, że zawsze siła działa do środka Ziemi, ale to mam wrażenie, że dość dobrze rozumiecie. Natomiast ta sama siła, która odpowiada za nasz ciężar na Ziemi, odpowiada także za to, że Układ Słoneczny nie rozpada się. Gdyby Układ Słoneczny się rozpadł, gdyby Ziemia uciekła gdzieś w głąb Wszechświata, uciekłaby od Słońca, to wszyscy byśmy zginęli, dlatego że źródłem energii, z której korzystamy na Ziemi, jest Słońce. Ono nas ogrzewa, dzięki temu jest w tej chwili przyjemna temperatura, 20 parę stopni, w momencie kiedy nagrywam ten film, balkon jest otwarty, koty werandują na balkonie, moja żona z córką poszły na spacer. To wszystko zawdzięczamy Słońcu, ale to, że Ziemia krąży wokół Słońca, a raczej Słońce i Ziemia krążą wokół takiego punktu wspólnego, który się nazywa barycentrum, skomplikowana sprawa, więc nie wnikajmy w to. Otóż to, że Ziemia krąży wokół Słońca i nie ucieka, to wszystko zawdzięczamy sile grawitacji. No, ale to nie wszystko, dlatego że sile grawitacji zawdzięczamy też to, że nasza galaktyka nie rozpada się, że gwiazdy nie uciekają, że są, tworzą taki jeden, taką ośmiornicę, można powiedzieć, galaktykę spiralną. Tak prawdopodobnie wygląda nasza galaktyka, gdyby spojrzeć na nią z daleka, z bardzo daleka, no a tutaj widać, jak wygląda Droga Mleczna, notabene, w Chile na obserwatorium Las Campanas, moim zdaniem. No i ciekawe, czy jeszcze na ten temat, a no właśnie, no i ta sama oczywiście siła grawitacji, tej samej sile grawitacji zawdzięczamy to, że mamy atmosferę. To znaczy atmosfera została stworzona, tlen w atmosferze został wytworzony przez mikroorganizmy tam w praoceanie, natomiast to, że ten tlen nie ucieka, że atmosfera nie ucieka w przestrzeń kosmiczną, no zawdzięczamy dokładnie prawu grawitacji i drugiej zasadzie dynamiki Newtona, bo Ziemia równie skutecznie, można powiedzieć, przyciąga mnie, to co cząsteczki tlenu O2 w atmosferze. No i to jest jeden z cudów, któremu zawdzięczamy jakby to, że możemy istnieć. I co było na kolejnej stronie? A na kolejnej stronie były już wektory, więc na tym chyba zakończę. Jeszcze raz powtórzę. Grawitacja, siła, prawo powszechnego ciążenia, prawo powszechnej grawitacji, to jest rusztowanie, które utrzymuje wszechświat w różnych skalach, począwszy od tego, że pomaga nam żyć na Ziemi, utrzymuje naszą atmosferę, powoduje, że
Ziemia nie ucieka od Słońca, że Ziemia krąży wokół Słońca i może korzystać z jego dobrodziejstw w postaci energii, utrzymuje naszą galaktykę, no i rządzi też oczywiście rozszerzaniem się wszechświata w tych największych skalach. Mam nadzieję, że pomoże Wam to napisać dobrze pracę domową.